Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Okulobon, chroniącego oczy, wyostrzającego wzrok. Witam Państwa w kolejnym odcinku poświęcony koronawirusowi. Dzisiaj troszkę z innej strony. To, co się dzieje wokół nas, obliguje nas, abyśmy pozostawali w domu, abyśmy pracowali zdalnie, czyli pracowali z domu. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że musimy pracować używając do tego komputera. Zazwyczaj często się już tego komputera w pracy używa, ale jeżeli go używamy zbyt dużo, narażamy się na coś, co się nazywa syndromem komputerowym. Na czym on polega? To jest zespół różnych dolegliwości, którym odczuwamy albo też nie odczuwamy, ale w przyszłości nam to okażą, że nam szkodziły. Pierwsza sprawa to postawa, w jakiej siedzimy przy komputerze. Możemy oczywiście korzystać z wygodnych foteli, ale w pracy, bo w domu no to różnie to bywa. Nie każdy ma wygodny fotel. Co jest dobrym rozwiązaniem, co ja czasami pacjentom zalecam, którzy mają nie tylko syndrom komputerowy, ale zespół bólowy kręgosłupa? Otóż takie krzesło typu klękosiad. To jest taki układ, że pacjent siedząc na takim krześle w cudzysłowie, siedzi mając wyprostowaną lordozę lędźwiową, czyli tą tylną krzywiznę kręgosłupa, tę dolną krzywiznę kręgosłupa, mają wtedy odpowiednio wyprofilowaną, gdy siedzi na tym klękosiadzie. Możemy też wykorzystywać takie kliny na siedzisko, gdzie siadamy na takim klinie, wyżej jest z tyłu, bliżej jest z przodu i to też determinuje nasz kręgosłup lędźwiowy do właściwej podstawy. I to jest bardzo istotne. Wierzcie mi Państwo, ja to używam w gabinecie, w którym siedzę i to się sprawdza. Kręgosłup lędźwiowy boli mniej. Bolą też mniej, o dziwo. Tutaj obszary górnej części obręczy barkowej, szyja, po prostu to nam ustawia kręgosłup, ale to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia to oczy. Oczy są jakby szczególnie narażone na ten zespół komputerowy. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku oczu nasze oczy postrzegają ekran komputera tak jak o jest w istocie. Jak patrzymy na kartkę papieru, to mamy przed sobą kartkę papieru i to się nie rusza. Natomiast komputer, ekran komputera, on drga, on cały czas błyska do nas z częstotliwością 50, no czasami 100 lub 200 herców, jak mamy komputer taki no, dobry ekran i nasze oczy postrzegają te błyski. Postrzeganie tych błysków powoduje, że one się szybciej męczą. Mamy pieczenie, bóle, no czujemy, że te oczy są zmęczone, czasami uzawienie i tutaj środki, które będziemy stosować zewnętrznie niewiele dadzą. Oczywiście ja zalecam pacjentom wtedy częstą przerwę w pracy przy komputerze, udanie się na łono natury, ale w tej chwili jest nie bardzo możliwe, więc spojrzenie chociażby w dal, gdzieś daleko, na daleki punkt, na kolor zielony, czyli trawa. Na szczęście pojawiła się, jest wiosna, więc już, no, myślę, że będzie to łatwiejsze. Co z diety? Dieta też może wpłynąć na nasze oczy i na ten syndrom komputerowy. Spożywać należy produkty bogate w antocyjany, takie fioletowe i niebieskie barwniki. Gdzie ich jest dużo? No, w borówce czarnej, w aronii, czarnej porzeczce. Druga sprawa to także te produkty spożywcze, które mają w swoim składzie karotenoidy, takie jak luteina, zaaksantyna. Jest ich bardzo dużo w czymś, co nam się źle kojarzy z dzieciństwa, mianowicie w szpinaku. Więc szpinak to jest najlepsze naturalne źródło luteiny. Natomiast w farmacji to się odbywa w ten sposób, że stosuje się suplementy diety, no bo ile można zjeść dziennie borówek czy też tego szpinaku. Stosuje się suplementy diety, w którym skład wchodzi ekstrakt z borówki czarnej. W dobrych preparatach jest to nie proszek z borówki czarnej, tylko ekstrakt z wyekstrahowanymi antocyjanami, który powinien być 25%.
a także ekstrakt z pomarańczowego kwiatuszka o nazwie aksamitka. Aksamitka jest naturalnym źródłem zarówno luteiny, jak i zaaksantyny i taki na przykład w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki używamy właśnie ekstraktu z aksamitki i ekstraktu z borówki czarnej do preparatu, który stosujemy w przypadku nie tylko oczywiście tak zespołu komputerowego, ale także innych chorób oczu. Dlatego, że te substancje naturalne bardzo korzystnie wpływają na siatkówkę oka. A siatkówka oka to ta wewnętrzna, najbardziej głęboka część naszego oka, którym odbieramy wrażenia wzrokowe. Siatkówka oka może ulec uszkodzeniu, zwłaszcza przy biegu miażdżycy, nadciśnienie, a szczególnie jest narażona na uszkodzenie przy przypadku cukrzycy. I zarówno borówka czarna, jak i luteina, zaaksantyna to są produkty, które należy spożywać w przypadku, gdy mamy zagrożenie uszkodzeniem siatkówki. Tak więc zespół komputerowy, proszę Państwa, to problem złożony. On się nam jeszcze jakiś czas będzie objawiał z racji tego, jaką mamy sytuację w świecie. Mam nadzieję, że odpowiednia dieta, odpowiednie siedzenie i odpowiednia suplementacja diety pomoże Państwu go uniknąć. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Okulobon, chroniącego oczy, wyostrzającego wzrok.